W tym momencie na świecie jednym z ważniejszych i najgorętszych surowców jest kawa, natomiast nie błyszczy ona zbyt wysoką ceną. Jest zdecydowanie inaczej. Cena kawy jest najniższa od kilkunastu lat. Skąd wynika ta niższa, bardzo niska cena kawy? Wynika ona z bardzo dużej produkcji. W tym momencie na świecie amerykański Departament Rolnictwa ocenia, że produkcja kawy wyniesie 171 milionów worków, czyli najwięcej w historii. W samej Brazylii produkcja ma po raz pierwszy w historii przekroczyć 60 milionów worków, a jak wiadomo, Brazylia jest największym producentem tego surowca na świecie. Warto również wspomnieć o problemach brazylijskiego reala, co również przekłada się dodatkowo na słabość cen kawy na świecie. W przypadku popytu, ten jest dosyć, dosyć ograniczony w porównaniu do produkcji i wynosi około 163 milionów. Worków na świecie, i dlatego cena kawy obecnie oscyluje w okolicach 110-111 centów za jednego funta, co w przeliczeniu na złote byłoby w okolicach 10 80 zł za jeden kilogram. Natomiast mówiąc o cenie w Polsce, no, tak naprawdę mówimy o zdecydowanie wyższych cenach. Tak naprawdę nie nierzadko nie, nie przygotowanie kawy kosztuje 100 krotnie więcej niż cena samego surowca. Wynika to z kilku czynników. Przede wszystkim rynek kawy zdominowany jest przez około 4 do 5 przetwórców kawy, którzy nie chcą dzielić się dosyć wysokimi marżami. Kupują one na, kupują te firmy na rynku dosyć nisko kawy, natomiast z drugiej strony nie dzielą się z konsumentami. Drugim takim czynnikiem jest, są dosyć wysokie ceny usług w Polsce. Te rosną zdecydowanie dynamiczniej niż same ceny surowców, dlatego nierzadko za kawę płacimy 10 zł w przypadku kawiarni.